polskie piwo z browaru Kożmoran. Warmińskie rewolucje, lager z odwrotnym chmieleniem. No, takie minimalistyczne podejście do etykiety. Tylko trzy kolory, biały, zielony i czerwony. 5,2% alkoholu. Ekstrakt 12,5% wagowo. Składniki woda, słody, jęczmienne, jasne i ciemne, chmiel, sybilla, marynka i droszcze. Okej. Okay. I mamy tutaj dosyć długą historię. Czy słyszeliście o piwie Edelhell? Wymyślił je około 100 lat temu R. Hoffman. Piwowar przez 44 lata pracujący w warmińskich i mazurskich browarach rodziny Daum. To właśnie on był prekursorem uprzemysłowienia lokalnego browarnictwa, wprowadził do browarów maszyny, piwa do olej fermentacji i postęp. Był ojcem naszej lokalnej pierwszej piwnej rewolucji. Edelhell był lagerem uważany na pilsneńską modę, szczytą osiągnięciem ówczesnego piwowarstwa, zdobywcą nagród międzynarodowych. Piwo to stało się naszą inspiracją, ale tak jak wówczas piwa standaryzowano, tak my, jak to mamy w zwyczaju, idziemy pod prąd. Nasz piwowar zastosował odwrotne chmielenie. Na goryczkę aromatyczna sybilla i na aromat goryczkowa marynka. Dodatkowo chmielę na zimno. Spróbuj, jak cudowny, delikatny i aksamitny może być lager. No proszę. Piękna historia. Kapsel dedykowany. Warmińskie rewolucje. Kawałek etykiety. Jak widzicie, jeszcze wcześniej nalałem. Piwo jest koloru złotego, mętne. Będzie stamtąd kapsel? Będzie. Raczej mętne jest. Niewielka piana, chociaż przy nalewaniu się zrobiła trochę duża, ale bardzo szybko opadła. Dosyć dobrze wygląda. Aromat słodowy, niewielki, natomiast ma takie nutki owocowe, takie nutki cytrusowe, raczej słodko pachnie, przyjemnie, natomiast jest niewielki ten aromat. No ale jak chcieli dać z marynki aromat, no to... Ale ogólnie bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny. Z lekką taką nutą może karmelową. Ja wiem, może to tylko ta słodycz. No, przyjemnie. Spróbujemy. No rzeczywiście jest pogodnie. No pełne ciało raczej. Ale rzeczywiście jest taki delikatny, jedwabisty, może nawet welwetowy, raczej niż jedwabisty, welwetowy, taki mięciutki. Fajna goryczka. Trochę tak zestawowo. To gdzie ja to skończyłem? Bardzo, bardzo fajny lagerek, naprawdę. Bardzo przyjemny, taki owocowy, no prawie, że można by powiedzieć, że soczysty, taki soczkowaty, ponieważ jest dużo takich aromatów cytrusowych, troszkę mandarynkowych, troszkę grejpfrut, jakiś ananas nawet gdzieś tam można spotkać. I mam jeszcze taką właśnie takie wrażenie, jakby był lekki karmelek tam. Ale ogólnie jest bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie, odświeżająco, wystarczająco właśnie cytrusowo. Także bardzo przyjemny.
Jeśli chodzi o samą finiszową goryczkę, no taka średnia jest, raczej ziołowa. Ogólnie jestem zadowolony. Bardzo przyjemne piwko, odświeżające, jak na te upały, które teraz latem są, no to oczywiście bardzo dobre piwo. Mam nadzieję, że film się Wam podobał, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. No i wasze zdrowie.